Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Panie doktorze, spotykamy się, rozmawialiśmy razem na panelu dotyczącym modernizacji sił zbrojnych. Jak według pana dzisiaj to wszystko wygląda i jakie są tak naprawdę podstawowe problemy, od których by trzeba było zacząć? No, warto podejść do sprawy w sposób systemowy, stworzyć taką długofalową, przewidywalną strategię rozwoju przemysłu obronnego i tak naprawdę ten cel nadrzędny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa obywateli, a to będzie możliwe poprzez zapewnienie armii odpowiedniego oręża zapewniającego mu przewagę technologiczną, powiązać to z rozwojem gospodarczym Polski. A więc tam, gdzie to możliwe, przemysł zbrojeniowy Polski powinien wspierać tak rozumiany cel związany z zapewnieniem bezpieczeństwa. Bo tak naprawdę, o czym się nie pamięta, to problemem głównym wcale nie do końca są pieniądze. To jest tylko jeden z takich aspektów, o których musimy pamiętać. No, wydatki na obronność są bardzo wysokie, natomiast warto pamiętać o tym, że te wydatki, które obecnie ponosimy dla zapewnienia nam bezpieczeństwa na sprzęt, one stanowią, jak się szacuje, około 20-30% całkowitych kosztów całego cyklu życia produktu. I moim zdaniem dlatego tak ważne jest wpięcie tych wszystkich wydatków w system gospodarczy, żebyśmy byli w stanie w horyzoncie wieloletnim te wydatki na obronność utrzymać, rozwijać polską obronność. Tak naprawdę ogromne znaczenie ma także pewna zdolność do samowystarczalności Polski. Co ma pan na myśli tutaj? No, chodzi o to, że powinniśmy starać się wytwarzać amunicję w Polsce, skracać łańcuchy dostaw. Oczywiście to nie wyklucza jak najbardziej współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, ale warto tak tą współpracę kształtować, żeby dokonywało się to, co określamy mianem polonizacji, żeby można było na przykład we współpracy także z zagranicznymi partnerami, którzy dysponują określonymi technologiami, aby określone amunicje czy sprzęt tak naprawdę produkować w Polsce. Do tego bym dodał jeszcze troskę o B+R, o wydatki na innowacje, aby polscy innowatorzy mogli się wpisać, abyśmy także osiągali jako Polska tą suwerenność technologiczną. A więc sojusze oczywiście w ramach NATO, współpraca przemysłowa za granicą, ale także duży nacisk na polski przemysł zbrojeniowy i na innowacje. Panie doktorze, dużo dzisiaj rozmawialiśmy o strategii, dużo rozmawialiśmy o wyższym, że tak powiem, poziomie myślenia, planowania, strategia, to nie to samo co taktyka, bardzo często niestety te dwa pojęcia są mylone. Czy my dzisiaj pod tym kątem strategicznym, w pana opinii, tak naprawdę jesteśmy przygotowani, czy mamy też ten potencjał? Bo wydaje się, że niestety czym niżej w pewnych poziomach, jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to tam jest dość duży kapitał. Niestety, czy stety, jesteśmy tym narodem, który potrafi trochę improwizować i ludzie na dole sobie radzą. Tylko tak naprawdę przygotowanie czegoś od samej góry jest kluczem do tego, aby tym na dole pracowało się łatwiej, a przez to wydajniej, bo przecież o to wszystko chodzi. No, z jednej strony to zagrożenie geopolityczne sprawia, że określone zakupy stają się pilne. Z drugiej strony warto na chwilę się zatrzymać i tak naprawdę stworzyć długofalową, stabilną i przewidywalną wizję rozwoju polskiej obronności, gdzie na szczycie celu jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i obywatelom.
ale tam, gdzie to możliwe, to powinno być ściśle sprzęgnięte z polską gospodarką i tak naprawdę można byłoby dążyć do tego, aby te wysiłki związane z zapewnieniem obronności także skutkowały transformacją i unowocześnieniem polskiej gospodarki. Już nawet nie tylko sektora zbrojeniowego, ale całego ekosystemu gospodarczego, bo przecież w te wysiłki muszą być zaangażowane także firmy działające także w sektorze cywilnym, zgodnie też z tym pojęciem dual use, czyli też technologii podwójnego zastosowania. Skoro mówimy o strategii, no to też pewnie będziemy musieli, czy tego chcemy, czy nie, porozmawiać o systemie. Coś drażliwego też w pewien sposób, bo skoro mamy trochę problem ze strategią, to niestety coś, co powinno być systemem, nie do końca nim jest. A jakie tutaj tak naprawdę mankamenty Pan znajduje w takim typowo systemowym spojrzeniu na te zagadnienia? My budujemy system. Są podejmowane wysiłki na przykład na rzecz budowy innowacji w siłach zbrojnych. Dzisiaj, wczoraj odbywa się w Krakowie bootcamp organizowany przez Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Rozwoju Technologii. To pokazuje, że jest wiele inicjatyw właśnie takich systemowych, które mają angażować także startupy, innowatorów do wsparcia tych wysiłków obronnych. Potrzeba nam takich działań na większą skalę, w takim systemowym ujęciu, bo tak jak to dzisiaj w panelu wybrzmiało, mamy ogromny potencjał w Polsce, natomiast często nie wiemy do końca o tym potencjale. Często ci partnerzy, przedsiębiorstwa, naukowcy wzajemnie się nie widzą. Stąd myślę, bardzo ważne jest, żebyśmy też zadbali o coś w rodzaju takiego przeglądu czy inwentaryzacji tego potencjału, na to nałożyć strategię i może też coś na kształt takiej polityki sektorowej, czy takiego dedykowanego, ukierunkowanego wsparcia dla firm, podmiotów działających stricte w sektorze obronnym. Nie wiem jak panu, ale mi się wydaje, że to był jeden z takich głównych, wiodących wręcz wniosków dzisiejszej rozmowy. Trochę smutny, ja bym powiedział, że niektórzy tak naprawdę nie mają pojęcia, bądź nie potrafią zdiagnozować, znaleźć tych miejsc, gdzie można to finansowanie znaleźć. Pan reprezentuje tak naprawdę sektor prywatny. Czy to jest jedyne tak naprawdę, bo pewnie nie, jedyne miejsce, jedyny sektor, który możecie zaproponować, bo przecież waszej współpracy z państwem i z samorządami jest dość sporo. Co jako PWC tak naprawdę możecie zaproponować właśnie państwu właśnie w sektorze dotyczącym obronności? No jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o doradztwo strategiczne. Wspomniał pan o też kwestii finansowania, strukturyzacji finansowania czy identyfikacji tych instrumentów, wsparcia także dotacyjnego, więc potencjał naszego doradztwa jest ogromny. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Ważne i potrzebne są takie spotkania, bo coraz częściej, to nie jest pierwszy raz, kiedy przy okazji wydarzenia o szerszym charakterze, że tak się wyrażę, mają miejsce właśnie panele, spotkania, na których omawiane są kwestie bezpieczeństwa. Tego wcześniej tak naprawdę za dużo nie było. Bardzo ważne jest, żeby takie debaty się odbywały. To służy tak naprawdę po pierwsze poznaniu się podmiotów. To też wybrzmiało podczas jednej właśnie też z innych debat, bo jednak jest ich coraz więcej. Ostatnio też miałem przyjemność wziąć udział w takiej debacie Forum Innowacji Sił Zbrojnych i tam padły bardzo ważne słowa, że ci partnerzy, czyli armia, biznes, przemysł i nauka, oni muszą się poznać, muszą się zrozumieć. Padły nawet ważne słowa o empatii, czyli też trzeba się wzajemnie zrozumieć. Tak, i dopiero wtedy łatwiej jest współpracować. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem wręcz pewien, że jeszcze niejednokrotnie państwo nas usłyszą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.